pani Maria, która jest lekarzem, opowiedziała mi kiedyś swój sen. Śniło jej się, że pracuje w rejestracji, ale nie lekarskiej, nie w przychodni zdrowia, tylko w niebie. Nie jest lekarzem, tylko rejestratorką. Pracuje w okienku, przed okienkiem tłum ludzi. Wszyscy mają w niebie swoją szufladkę, mają swoją księgę, mają swoją kamienną tablicę. I te kamienne tablice są czasami większe, czasami mniejsze, w zależności od tego, ile ktoś ma dobrych uczynków. Jeśli ktoś czynił w życiu wiele dobra, ma tablicę ogromną. I skoro ta tablica jest ogromna, bardzo łatwo ją znaleźć. Natomiast ci, którzy nie czynili zbyt wiele dobra w swoim życiu, mają tabliczki z uczynkami bardzo małe. I pani doktor Maria mówi, że bardzo ciężko było te tablice ich uczynków odnaleźć. Była bardzo zagubiona. Mówi, że ci ludzie musieli na swój, w cudzysłowie, wymiar sprawiedliwości bardzo długo czekać. To oczywiście był tylko sen, ale warto pomyśleć o tym, jak będzie w niebie. Co zrobić, żeby do tego nieba się dostać? I jak będzie, kiedy już tam się znajdziemy? Psalm, który śpiewamy w dzisiejszej liturgii, psalm 34, mówi: będę błogosławił Pana po wieczne czasy. Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Spójrzcie na Niego, rozpromienicie się radością. Oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry. Ale żeby dostać się do nieba, powściągnij swój język od złego. Wargi swoje od kłamstwa. Od zła się odwróć, czyń dobrze. Szukaj pokoju i dąż do niego.